Przed materiałem mam pytanie do was. Jakiej drużyny ze sceny CSGO nie lubicie najbardziej? Walka o dostanie się na Majora powoli w kilku regionach dobiega końca, a w CIS już nawet się zakończyła. Podczas tej walki drużyny były wystawione na ogromną próbę nie tylko pod względem dobrej gry w CS-a, ale i również w aspekcie poradzenia sobie z przeciwnościami losu, których podczas tych wszystkich turniejów w serii RMR było co niemiara. Już nawet nie ma co o tym jakoś bardziej wspominać. O tym, co obecnie dzieje się na EM Fall, dowiecie się za chwilę. Na ten moment jednak trzeba powrócić do tematu Ninjas in Pyjamas. Z bardzo lubianej i szanowanej organizacji stali się znienawidzeni i to nie tylko w Polsce. Sądziłem, że z czasem jakoś tak powoli będzie ta akcja z Flashpointem przechodzić. Niestety, ale nie kopie pod sobą coraz większy dół, ciągle dając społeczności do zrozumienia, że są strasznie zarozumiali. Tym samym znowu chamsko uderzając we Fnatic, publikując na Twitterze N we Fnatic oznacza nie ma Majora, śmiejąc się z ich braku awansu na ten największy turniej w tym roku. I rozumiem tutaj tak zwany trash talk, który jednak ma jakieś granice i jest zazwyczaj w jakiś sposób zabawny. Tutaj ludzie w zasadzie jednogłośnie uznali, że jest to żałosne, nie na miejscu i nie jest nawet zabawne. Tym bardziej, że opinia Ninjas in Pyjamas i tak jest już mocno zszargana. Zresztą to nie koniec, bo na ten moment ich Twitter wielokrotnie uderza tylko i wyłącznie w legendarną markę Fnatic. Dla wielu są największymi przegranymi tego roku w CSGO. Przynajmniej pod względem ogólnej opinii wśród graczy i całej społeczności. Dajcie znać, co o tym wszystkim sądzicie. A teraz powracamy już stricte do obecności zawodów, jakie mają miejsce w ramach EM Fall. Znamy już bardzo wielu uczestników zbliżającego się wielkimi krokami Majora w Sztokholmie. Zaczynając najpierw od regionu CIS, w którym ten turniej się już zakończył, zwycięzcami została formacja Gambit, która pokonała niesamowite silne Natus Vincer 2-0 w mapach. Już na 100% wiemy, że status legendy mają zawodnicy Gambit i właśnie Na'Vi. Jako challenger jest formacja Team Spirit. W Contenders mamy natomiast Virtus Pro, Entropic, Sharks eSports i Renegades. Wciąż na przydzielony status czekają zespoły z Europy. Pewni gry na Majorze są G2 eSports, Ninjas in Pyjamas, Team Vitality, Astralis oraz Heroic. OG z Mantu i Jens z Dychą i Hadesem wciąż nie są pewni awansu i walczą. Są jednak na dobrej drodze, choć w tej chwili sytuacja OG jest skomplikowana. Wygrana w drabince o top 9-12 powinna dać im awans. Przynajmniej według Strikera z witryny HLTV. Zresztą wszystkie te drabinki wyświetlają wam się na ekranie. Tak już w sumie pozostając przy tym temacie, to Adren i Mo opuszczają formację K23 po tym, jak nie udało im się wywalczyć awansu na Majora w Sztokholmie. To nie koniec. Mad Lions, który również nie ma już szans na ten turniej, żegna się z Tutsonem. Szczerze stwierdził, że przegrał walkę w składzie z Worotukejem. W takim przypadku nie zamierza dłużej siedzieć na ławce i woli zrobić krok w tył, aby potem zrobić dwa kroki do przodu. W tej chwili kompletnie zmieniamy klimaty, bo coraz ciekawiej robi się a propos dalszej kariery Paszy, a raczej jego kolejnego kroku. Pewnie już wszyscy z was wiedzą, że jest on zainteresowany jakąś walką. Dostawał już nawet oferty od jakichś marek jak Fame MMA czy też KSW. W ostateczności, jak napisał na Twitterze, gadamy, negocjujemy, chyba muszę zostać Pato. Prawdopodobnie wybierze ofertę od Fame MMA, aby najpierw się sprawdzić, a dopiero potem spróbować swoich sił w poważniejszej federacji, jaką jest KSW, jak już zresztą jakiś czas temu napisał. Teraz w zasadzie pozostaje pytanie, z kim? Ciekawą rzecz możemy przeczytać na Reddicie. Być może część z was już o tym wiedziała, ale jak słusznie zauważył jeden z użytkowników, M4A1 jest dokładniejsza w strzelaniu bez tłumika, kiedy biegniemy bądź chodzimy na shifcie. Natomiast różnica w trakcie kucania jest na tyle niewielka, że wielu zaczęło zastanawiać się, czy aby nie przetestować takiego wariantu M4A1. Ciekawą rzecz w ostatnim czasie powiedział Freiberg z zespołu Dignitas. Dyskutował on na temat zmian, jakie zaszły w CSGO. Jak sam stwierdził, zawsze jestem za aktualizacjami, w przeciwnym razie utknęlibyśmy jak w CS 1.6, gdzie nie było żadnych aktualizacji i gra stałaby się nieświeża. Tym samym sporo by na tym straciła, przynajmniej pod względem ilości graczy. Co sądzicie o słowach Freiberga? Mamy świetną wiadomość dla fanów formacji Honoris. Zespół z Tazem i Neo wygrali kolejny mecz w ramach playoffów ESEA Advanced. Tym razem pokonali formację AWE 2-1 po bardzo wyrównanym pojedynku. Zatem Polacy są już w finale górnej drabinki i są bardzo blisko ESEA Premier. Jak dobrze zauważył mecenas eSportu na Twitterze, niektórzy na polskiej scenie czują się już wypaleni po kilku miesiącach profesjonalnej gry, a tymczasem dziadkowie CSA Neo i Taz napierdalają się po nocach z ruskimi w ESEA Advanced. Bardziej dosadnie nie idzie już tego przedstawić.
Ciekawie zaczyna nam robić się w obecnym sezonie ESL Mistrzostw Polski. Tam nowa organizacja Ungentium z Sydneyem i Exusem zajmuje pierwsze miejsce w tabeli. Co ciekawe, drugą lokatę jak na razie mają gracze Team ESCA Gaming z Darko i Morelzem. Top 3 zamyka M1. Oczywiście niektóre drużyny mają braki w spotkaniach, przykładowo Honorius ma dopiero 3 zwycięstwa i 1 porażkę. Mimo wszystko zapowiada się dosyć ciekawa końcówka tej fazy online. Dzisiaj właśnie będziemy mieli takie spotkanie na szczycie, bo Ungentium podejmie Team ESCA Gaming. Jeszcze wcześniej ekipa Snaxa Anonymo powalczy z Delicans. Elma Paddy, który był trenerem formacji Cloud9, 29 września przeniósł się na Valoranta, gdzie będzie trenować Genji. Godsend Academy ma w swoich szeregach nowego zawodnika, którym został Snowzin. Jak możemy przeczytać na witrynie BUB, Twitch wprowadza nową funkcję, która pomoże przy banowaniu multikont i nie tylko. Jak być może część z Was wie, na jednym mailu da się stworzyć wiele kont, co oczywiście jest rajem dla ludzi, którzy lubią tworzyć multikonta i spamować innym. Co najlepsze, wcześniej Twitch blokował jedynie sam nick. Teraz jednak w trakcie banowania danej osoby poza nickiem jest blokowany również jego adres e-mail, co powinno ukrócić różnego rodzaju najazdy multikont na streamy innych. Jak informuje strona gry online, Google odchodzi od bankowości. Firma miała plany stworzenia internetowego banku o nazwie Plex. Wszystko jednak legło w gruzach. Powodem jest niestabilna sytuacja w samej marce. W kilka miesięcy z Google Payments odeszło wielu uznanych pracowników. Dodatkowo w marcu Google wprowadziło niefortunne zmiany w aplikacji Google Pay. To wszystko ostatecznie doprowadziło do anulowania jakichkolwiek prac nad tym internetowym bankiem. Freiburg proves it, only for a moment, Halzerk trading. Oh, A-line, no, but a triple kill! Oh, baby, a triple! Keep on side. Nie widziałem tego! Jeśli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy podeślić swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę zagrania dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz zostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.